pierwszej lekcji historii, podczas której to nauczyciel zaczął dokładnie wyliczać nasze koszty utrzymania. Tak? Wycieczki do Trójmiasta. Jak po skończeniu książki z matematyki do drugiej klasy wyrzuciłam ją przez okno. Lekcje powtórzeniowe u profesor Szymkowskiej. Wycieczki do Zamościa. Ogólne zasady rozpuszczania, podobne rozpuszcza podobne. Że wodorotanek miedzi 2 to galaretowaty niebieskiej osad. Uczucia przed lekcją geografii i fizyki. Wycieczki integracyjnej do Borku w pierwszej klasie. Szkolnej nocy filmowej, na której miałam okazję się bardzo dobrze wyspać w szkole. Wycieczek organizowanych przez księdza Tomka i panią Agnieszkę, no i studniówki. Każdej odpowiedzi ustnej na języku polskim z panią Szymkowską. Zero na delta. Lekcji z panią Strugałą. Ani czaj. Studniówki i nocy w szkole. Uczyłam się podczas koronawirusa, zapomniałam dosłownie wszystkiego. I co tam się działo przez te wszystkie 3 lata. Ratunku. To były 4 lata. Na pewno wiele wartościowych wspomnień. Trochę znajomości i trochę wiedzy. Mam nadzieję, że świadectwo. Umiejętność radzenia sobie ze stresem. 2 kable RJ45 i kilka długopisów. Zabrałam czyjś strój WF-owy, bardzo przepraszam. Atlas historyczny i parasol. Przyjaźnie. Wiele nawiązanych relacji. Przede wszystkim wyniosłam 2 klucze do pokojów samorządu, do 9, 10, ale też ostatnio znalazłam w kurtce numerek z szatni z pierwszej klasy. Masę świetnych wspomnień. Wymówki na usprawiedliwienia. Długopisy od kolegi z ławki, bardzo dużo. Nie będziemy biegać po BKS-ie, ani nie będziemy biegać po uliczkach w parku. Nie spotkam uroczego labradora, który mieszka tutaj w okolicy. Nie będę uczyć się matematyki i nie będę musiał rysować paraboli po funkcji kwadratowej. Nauki historii o 4 rano. Nie będę musiała zdawać półrocza u profesora Pączka. Nie będę pisać sprawdzianu z matematyki. Nie będę pisać sprawdzianu z historii. Grania w siatkówkę. Nie zwolnię się z lekcji WF-u. Pomidor. Nie będę się uczył słówek z niemieckiego na pamięć. Nie odwołam się do przykładów z lektur obowiązkowych i wybranych kontekstów, no i nie będę się uczył historii. Nie uzupełnię makroskładników na przerwie ze znajomymi. Słuchajcie, kradną wodę z hydrantu. Anna Kaczka. Marysiu, biegnij za piłką. Kochani, mówcie coś do mnie, pani Kocjon. Niegrzeczny tu ktoś. Wbijamy sobie to do głowy młoteczkiem. Santa Maria Szymkowska, Jerzy Pączek. Polska to jest wolny kraj. Co było w Vegas, zostaje w Vegas. Czy można zgłosić NP? Zaraz, bo na razie pytam. Pani Pil z cytatem, że jak nie wiem, co zrobić w zadaniu, to mamy 4 opcje. Opcja A, szukamy odpowiedzi w podręczniku. Opcja B, wyciągamy przed nawias. Opcja C, używamy wzoru skróconego mnożenia. D, płaczemy. To nie 2 roztwory reagują ze sobą, tylko substancje w nich rozpuszczone. Zacznij od sprzątania. To nie rzutuje pani kabuli. Podłość dzieci nie zna granic. Kną brnę dzieci. Piąteczka się należy i tutaj pozdrawiam panią Kuczerę. Nie pamiętam, jak to dokładnie brzmiało, ale zostałam kiedyś porównana do Edka z Tango, który jest symbolem totalitaryzmu. Spokojniutko oraz mogłoby być 5, ale będzie plus 3 i tu pozdrawiam oczywiście pana ptaka. Tym biednym labradorem z sąsiedztwa. Ja naprawdę chcę go spotkać jeszcze raz. Na pewno za znajomymi. Za ludźmi. Za atmosferą całej szkoły. Lekcjami informatyki z panem Uczkiewiczem. Lekcjami języka niemieckiego pani Soroki. Śpiewaniem piosenek Taylor Swift na przerwach. Za przyjaciółmi i grą w mafię pana Koniecznego. Swoją klasą, miłą atmosferą i szczerymi uśmiechami przyjaciół. Przyjaciółmi. Na pewno za panią Bolandą. Będę tęsknić za moimi przyjaciółmi. Za każdą lekcją z panem Cyburą. Będę tęsknić za przerwami w radiowęźle i puszczaniu dedykacji. Widokiem mojego zdjęcia w sali 28. Za znajomymi i przyjaciółmi. Za klasą i wspólnymi chwilami. Za tymi licealnymi latami. Nigdy więcej nie zjem przerwy, na której uzupełnialiśmy. Nigdy nie zjem więcej przerwy?